Przeczyścić okulary, żeby widzieć. Tylko ja będę miał gimnastykę. Zbliża się czas świąteczny, dlatego tutaj... Co? Co się zbliża? Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj ze mną Grzegorz oraz Damian. A jestem Maciej. I co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj, jako że mamy końcówkę roku, będziemy sobie podsumować rok, a dokładniej gry wydane przez wydawnictwo Portal, które dzielnie reprezentujemy. Przedstawimy wam nasze 5 najlepszych gier wydanych w tym roku przez Portal. Zobaczymy, czy coś nam się pokryje. I żeby nie było tak, to są 3 osobne topki, chociaż może coś tam się pewnie będzie zbieżnego, bo jakby są gry lepsze, lepsze i bardzo dobre. Zobaczymy, więc zaczynamy. Grzegorzu, co tam u ciebie na początku? Czyli mamy top 5, zaczynamy od miejsca 5. Miejsce 5, tak patrząc na to, to najmniejsze pudełeczko z mojej top 5, ale to przypadek. Mindbug, czyli paradoksalnie pierwsza gra, którą wydaliśmy w tym roku. Gra pojedynkowa, dwuosobówka, stworzona przez legendę branży Richarda Garfielda. Mnie to zachwyciło od pierwszej partii na jeszcze takich karteczkach na prototypie. I co ma tutaj na razie, chyba faktycznie na razie jedyny tytuł, który mocno też awansował dzięki temu, że dzieciaki w niego grają i ze mną i same, więc jakby jest to tytuł dla małych i dla dużych niezmiennie i będzie rozwijany, więc ja się bardzo cieszę z tego, że mamy tę linię u nas i będzie tego więcej, mamy już jeden mały dodatek i będą kolejne w drodze. Świetna dwuosobówka z fajnymi grafikami i taka, którą się tłumaczy w minutę, a gra się 10 razy dłużej i wiele razy. To była nasza premiera portalkonowa, tak? Tak, dobrze pamiętam. I chyba najwięcej osób, jeśli ktoś coś grał na portalkonie, to na pewno grał Mindbuga. Chyba no nie tak. Było osoby, która nie zagrała. Teraz uwaga, jak jesteśmy na fali portalkonów, mogę stwierdzić, że za rok o tej porze będę miał, nie wiem na którym miejscu, ale nasza premiera, jeśli na portalkonie, też będzie moje top 5. Ja tak się pochwalę jeszcze, że Mindbuga w sumie to miałem jeszcze z Kickstartera, zanim Portal wydał. I naprawdę wtedy już byłem zakochany w tej grze. Dobrze, ale dość o moim 5. miejscu. Co tam? Kto tam drugi? U mnie będą 2 pudełeczka. Jaki oszust? A no może nie oszust, no dobrze. Takie oszust poznajemy. O. U mnie są to dodatki do Massive Darkness. Jako fan Zombicide'a grałem, kocham. I w pewnym momencie zagrałem Massive Darkness. I mówię, wow. Jako fan Zombicide'a i fan Diablo, Massive Darkness, rewelacja. A te dodatki dają nam jeszcze więcej szczęścia. Wprowadzają nam nowe potwory, które urozmaicają grę oraz nowych bohaterów. Więc co tu więcej mówić? Jeszcze więcej dobra. Tak właśnie na świeżo wczoraj czytałem właśnie tutaj recenzję w internecie jakiegoś gracza, który właśnie dokładnie mówi, że Massive Darkness jest bardzo fajny, ale dodatki to jest taki must have, bo pewne rzeczy się w pewnym momencie zużywają i dodatki wprowadzają dokładnie urozmaicają to, co powinny i z nimi po prostu gra już bangla, tak, bezbędnie. Tak. Uwielbiam. Naprawdę w tym momencie Massive Darkness to tak bardzo, bardzo w tym roku skoczył u mnie w takiej ogólnej topce. Damian, co tam u ciebie? Dobrze. Ja mam Bot Factory, czyli grę, którą nie wiem, czy nie druga, bądź trzecia premiera, też to był początek roku. Zawsze szukaliśmy w ekipie gry jednak euro, dobrej, od Lacerdy. Czasami było ciężko przekonać ludzi do cięższych tytułów, więc Bot Factory tutaj wpasował się idealnie w tą topkę, bo jest to nadal Lacerda, ale nie ten najwyższy poziom trudności. Ciekawa, zmyślna. Czyli Lacerda w rozsądnym i jakby rozsądnym wysiłku umysłowym i czasie gry. I cenie. Akurat nie miałem przyjemności zagrać Bot Factory, choć bardzo sobie Lacerdę cenię, lubię jego tytuły, to Bot Factory jakoś właśnie mi umknęło. Nam się udało zagrać przy 2 małych dzieci. I udało nam się skończyć, więc zdecydowanie było. Lacerda Light. No, to jest takie zresztą zamierzenie tego. To ile taka rozgrywka zajmuje mniej więcej, bo to który? Godzinkę, półtora. No, zależy też, dużo od graczy. Dokładnie. Jak idzie sprawnie, to w te półtora godzinki się i idzie. I od dzieci. To faktycznie szybciutko. Na piątkę, czyli takie fajne mała gra, duża gra i euro. Mała gra, dodatki do dużej gry i euro. Tak no, nie oszukujmy się, nie reklamować Massive Darkness po prostu. No, mamy to. Czyli co? Przechodzimy do 4. Miejsce 4. To ja jako znany fan euro
usuwałem sobie te testy z przodami, żeby nam to nie brudziły. Możemy je tak do przodu. Do przodu z kamerki. O, dobrze. Więc Dead by Daylight. To jest gra, którą nie mówię, że sam ściągnąłem, ale faktycznie któregoś dnia się odezwał do nas brat z Level 99, bo to nowy tytuł i w ogóle, i że fajnie taki. Ja go zawsze jako człowieka uwielbiam, jest świetnym gościem, poznaliśmy się tam w Stanach na jakimś konwencie i od tej pory jakiś czas sobie tam dyskutujemy. Dawno nie było ich gry u nas, natomiast ta gra jest świetnym przykładem na jak należy robić IP. Czyli mamy gościa, który IP poznał na wylot, pracował z testerami, którzy też je znali, troszkę podobnie jak było z Bloodborne'em i mamy grę, która jest szybka, pełna wyborów, pełna napięcia. Czyli przełożył coś, co się wydawało bardzo ciężko by przełożyć, no bo oryginał, w którym to będę nie grałem, ale gdzie faktycznie jest wersja first person, no nie shooter, ale slasher. I ten przerobił to na pełną napięcia wersję kooperacji przeciwko temu jednemu złemu, zachowany, gdzie jakby jest ten balans zachowany, czyli jedna strona, która jest totalnie przemocna i może wszystko i cztery gości, którzy tak naprawdę próbują po prostu przeżyć. Ale mam do tego swoje sztuczki umiejętności, fajnie regrywana, bardzo, bardzo trzymam kciuki, żeby to było rozwijane, bo z tego jestem w Polsce przyjęte i czekam ciągle na potwierdzenie, że w przyszłym roku coś jeszcze do tej linii wyjdzie. Jest taka duża szansa. Dla mnie Dead by Daylight było dużym zaskoczeniem, ale bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Nie sądziłem, że to jest gra, którą pokocham, a natomiast u mnie i świetnie się sprawdziła i w prezentacji u znajomych i nawet taki nie do końca proszukowy, więc kurczę, super, super sprawa i bardzo się cieszę, że to mam. U mnie w wersję cyfrową też nie grałem. Ale IP znane oczywiście i wziąłem właśnie na spotkanie ze znajomymi i pierwsze pytanie, które zapadło, to kto gra czarnym charakterem? I było wszyscy. Wiedzą, że może więcej. Tak, naprawdę rewelacja, super się można przy tym bawić. A ja w wersję cyfrową grałem i polecam i jedną i drugą, bo naprawdę świetnie oddaje cały ten klimat uciekania, z jednej strony uciekania, starania się wykonać swoich zadań, a z drugiej strony polowania na wszystkich, także jak najbardziej też grywamy. I pamiętajcie, śmierć nie jest ucieczką. Maćku, co tam u ciebie na szwórce? Tak, więc nawiązując do Zombicide'a. Tegoroczny Marvelek. Świeżutki. Marvel Zombie, świeżutki. Naprawdę zakochałem się. Według mnie w tym momencie bardzo, bardzo walczy z serią fantasy o prowadzenie w Zombicide'ach. Z tego względu, że czuć tutaj klimat superbohater. Naprawdę, tutaj czuć, że nie masz tych przedmiotów, nie chodzisz, nie zbierasz, nie szukasz, tylko od razu. To, co masz, wszystkie swoje moce, to tym dysponujesz i tym się bawisz. I to naprawdę jest dla mnie rewelacja. Co tutaj, system głodu. To, że bardzo balansujemy, tak? Tutaj balansujemy na takiej linie, czy wolimy atakować super mocno, ale z szansą na to, że dostaniemy obrażenia, bo będziemy wygłodniali, albo gramy sobie bezpiecznie, ale atakujemy słabo. Jako fan Marvela mówię tak, stanowczo tak. Jako fan Zombicide'a mówię tak. Jako fan Marvel Zombies mówię tak. Ja jeszcze tylko dodam, że dla mnie dużym plusem jest to, że też misje są projektowane na 1-4 graczy, tak? Co tak. Jednak momentami, szczególnie jak właśnie gram z dzieciakami, to ciężko objąć tą pełną grupę bohaterów, ale grałem mniej, to jest bardzo ciężko. Więc tutaj to też duży plus ten Marvel Zombies. To u mnie niestety jeszcze na półce wstydu. A co na półce numer 4 u ciebie w takim razie? U mnie Wędrowcy, czyli tytuł, który wydaje mi się w tym roku otrzyma Philipsa. Dla mnie świetnie zilustrowana, tak jak większość jego gier, a ogólnie gry Szema u nas się mocno przyjęły. Ciekawe euro. Co mogę sobie powiedzieć? No, wraca często do nas na stół. Trochę trzeba się nagłupkować. Kilka fajnych kombosów do zrobienia, ale polecam. Nie mam tutaj dużą słabość w tej grze, bo zawsze żadnego ruszamy do gry. Mówię, no dobra, to jest ta rozgrywka, gdzie idę w mega kombosy punktowe, a powiem, orientuję się, że właśnie pędzę po tym żurnalu, pędzę po dzienniku, żeby tylko, bo tam, o, zrobię to teraz, to i już zapominam o tych punktach. Co prawda z reguły i tak wychodzę na tym całkiem przyzwoicie, bo te bonusy na końcu są fajne, ale faktycznie czuć tam to, że możesz iść albo w ścieżkę, gdzie próbujesz wymaksować sobie te, choćby te punkty z tych połomatów, a nie wziąć tylko jednorazowych zasobów.
albo iść faktycznie w takiego rasza, nazwijmy, żeby grając się skończyć. Choć na to będę słyszał właśnie o partii znajomych, gdzie znajomy chciał skończyć grę, ale tak nie do końca patrząc, słyszałem, że się zaczął po jednym miejscu i jego szacowna małżonka to wykorzystała i sobie jakieś olbrzymie punkty, bo zanim on się wykaraskał z tego, a po prostu punkty, kombo. Tak. Bywa tak, że ta gra nie wybacza błędów, tudzież zamyślenia. Ale tak, jakby to jest jakby u mnie się nie znalazł, ale to dlatego, że chciałem, no jakby był jak miałem coś listę rezerwową, to będę sobie by tak z automatu na nim. Jakby Szem mnie do tej pory, kurczę, no nigdy nie zawiódł. To jest jakby fenomen, jak można tworzyć gry euro, gdzie tworzysz gry, które faktycznie, poziom komplikacji są dosyć zbliżonym i część ikon w ogóle mają identyczna, żeby się znają, ale jednak każdy z nich czuć inny feeling i jakby z przyjemnością ta jest u mnie też na półeczce. I nie wstydu. U mnie czeka. Ciekawe dlaczego. U mnie czeka na zagranie, więc Damian, 2-0 dla ciebie akurat z twoich gier. No. No to jedziemy z miejscem trzecim. To jest za duże. To już na tył. Jeszcze Galactusa z tym. U mnie miejsce trzecie, no tym razem to już nie oszukujmy się. Rozpoczynamy sezon na Euro. To grałem. Wyprawa Darwina. A dla mnie idealne połączenie gry, takiej, nazwijmy to, regrywalne, przyjemne euro. Jakbym miał powiedzieć definicję, jakbym ktoś mnie zapytał, to z pierwszych brzegów wymieniam właśnie Wyprawę Darwina. O poziomie ciężkości wyższym, bo jak niżej, to mówię Gizmus. Wyprawa Darwina, czyli mamy pięknie zilustrowaną grę, świetnie, przepotężnie regrywaną, poza tym, że się zmieniają na stop cele, to zmieniają się akcje specjalne, które potrafią bardzo różnych rzeczy zrobić. A do tego jeszcze dodatek, jeśli nam byłoby tego mało, i seria mini dodatków, które bardzo chcę dodrukować, ale nam oryginalny partner na razie nie pozwala. Dla mnie paradoksalnie to jest gra, która z partii na partię zyskiwała. Pierwsza partia była na postawkę, było bardzo dobrze, dlatego grę między innymi wydajemy po kolejnych testach. Później była partia z dodatkiem i było jest fajnie, a później, że partia i zaczynamy dodawać po mini dodatki. Jest dobrze, pięknie, dobrze i po prostu... I bardzo krótka koderka. Bardzo. Tak, bardzo ale krótka. Właśnie... Tak, bo akcji to się wykonuje bardzo mało, ale jak momentami, którego odpalę i w tych kluczowych momentach, że tu odpalam akcję, z tego później kopertę, z koperty odpalam bonus, z bonusu idę się tutaj, z bonusu odpalam to i to, tam może być nagle się okazać... Oczywiście, to wymaga faktycznie przemyślenia i momentami dosłownie na jeden surowiec się opierasz. Tak, dlatego właśnie ta gra zyskuje z każdą kolejną, tak? Gdy się uczymy, bo jesteśmy w stanie wyciągnąć w tej grze coraz więcej. Ja nie wypowiem się, bo jeszcze nie miałem okazji i... Ale jak ktoś zaproponuje, nie odmówię. No to widzisz. To wiem, co gramy w przyszłym czwartek. W przyszłym czwartek za to zaczynamy od Circadiansów. Nowy świt. Czyli klimat euro tym razem, ale już SF jeszcze ciągle. Tak. To jest bardzo specyficzny dla mnie tytuł, bo pierwsza rozgrywka, którą grałem w firmie, stwierdziłem, okej, dajcie inny tytuł. Potem zagrałem drugą rozgrywkę i mówię, kurde, to ma sens. Naprawdę. Trzecia, czwarta, piąta i dużo więcej już w tym momencie. Z każdą kolejną było tylko lepiej. Bardzo ciasno. Eurasek. Dużo kostek. Zagrywamy sobie kostki na swojej bazie. Nawiązujemy kontakty z tubylcami. Naprawdę urzekła mnie w tej grze przede wszystkim ta ciasnota. Jak zagrałem właśnie w takim gronie, która typowo patrzy na swoje plansze. Ja patrzę na twoją, ty patrzysz na moją i widzę, on kombinuje to, dobra, to ja mam takie kostki i pyk. I blokujemy drugiego gracza. Po prostu kwintesencja negatywnej interakcji. Euro. A powiedz mi, grałeś już dodatkiem, bo to jest, o ile postawkę grałem i miałem, jak mówię, to jest kolejna gra z Garfield Games, jakby one nie zawodzą, ale usłyszałem, że dodatek właśnie dla, ona z tej jakby w tym całej rozpiętości gier byłaby, tak bym powiedział, średnia półka ciężkości, tak, czyli wyżej niż Architekci, ale to nie jest półka Paladynów, powiedzmy Paladynów, czy nawet no, Wicekrabów chyba też jeszcze, nie? Natomiast podobno z dodatkiem faktycznie idzie do góry. Czy miałeś okazję już dać dodatkiem, czy jeszcze? Nie, nabyłem dodatek w zeszłym tygodniu, więc ta gra zaczęła od, okej, kolejny tytuł, a wylądowała na trzecim miejscu tego roku z gier portalu. I kolejny dowód, że można go za postawcy ile bogato przez ich spadek. Tak. Się i tu jest bardzo duża regrywalność, też przez te początkowe wybory swoich bohaterów, tak? Tutaj też każda rozgrywka, specjalistów, że każda rozgrywka naprawdę może być inna i możemy iść w co innego.
Ja podobne odczucia miałem do Innowul tu. W sensie takim, że dopiero za którymś razem stwierdziłem, że to jest to, ale to o tym pewnie później. Cyrkadianie jeszcze. Jakiś segway tutaj, dobrze. Tak, jeszcze cyrkadianie jeszcze nie trafili na mój stół. Ale żeby nie odbiegać, to też euro. Tylko że Woodcraft. Co roku, co dwa wpada Wladimir Suchy z jakimś świetnym tytułem. I po prostu zawsze na naszych stołach coś się sprawdza. Tutaj Woodcraft, tworzenie, mechanika tego koła, skombinowanie, trochę spoglądania tym, co robią inni, żeby też pilnować. Różnorodne drogi i to jak najbardziej tytuł, który u nas w top 3, myślę, że raz na 2-3 tygodnie na stole ląduje. Ciekawostka, najdłuższa partia, razem z tematu dzieci, trwała 6 godzin, ale tym się nie przejmujcie, bo to było z wieloma przerwami, ogólnie... Z obiadem, dżemką i... Ogólnie tam 2 godzinki, może ciutek dłużej. Tak. U mnie w tej grze, ta gra u mnie bezwala taki mechanizm psa ogrodnika, czyli tyle razy, ile mam jakiś plan. Teraz nie patrzę, dobra, ale jak ja to zrobię, to przesunę to i jest na bonus, nie ma opcji, albo na odwrót. Kurde, zabierz taki fajny bonus i jak ja to wejdę teraz, to ja z niego skorzystam, to może jednak zmienię ten plan. Więc ten mechanizm tego koła akcji jest bardzo zgrabny. Z jednej strony ona się tak, no czasem bardzo wymusza, może nie to wymusza, czasem mechanika gry mówi, czy musi to zrobić, no bo jak nie zdąży, coś zamówienia spadną i tak dalej. Ale z reguły jest tak, że możesz pewne akcje sobie tam przyciskać w menu bardziej, jest to dość elastyczne i faktycznie możliwości wykorzystania tego, czy chce być tym, który pierwszy przepnie te kółko, czy właśnie poczekam, aż inni tam... No jakby jest to euro, gdzie trzeba ciut więcej spoglądać na innych i patrzeć, co na pewno się robi. No jest trochę do przodu, trzeba już zaplanować w tym, bo to jednak nie da się tylko tu i teraz, tylko jednak... Patrzymy w przyszłość. Ja mam tylko jedno zdanie. Damian, 3-0 dla ciebie. 3-1? Ale... No, 3-1. To rozumiem, że to idzie z boku. Muszę się zmieścić zaraz. Jeszcze tak. Dobrze. No to co? To już jest... Kuczy już drugie miejsce? Tak. Drugie miejsce. Nieodpadana planeta. To euro lżejszych lotów. Ale czy ciężar, bo lecą takie wysokie, no to nie ukrywam, że jakby są partie, tak jak z Darwin się gdzieś tam to moja miłość rozwijała, to było takie od pierwszego wejrzenia. Nawet nie mówię, że zagrałem, od pierwszych ruchów mówię, kurde, jakie to jest dobre, jakie te kombinowanie tutaj jest fajne, jakie to układanie kafelków, które jest bardzo prostą mechaniką, powiązaną choćby z King Domino, tutaj dzięki zboostowaniem przez plansze planety, które mają własne zasady i plansze korporacji, które mają totalnie asymetryczne zasady, nagle nabiera jeszcze większego rozpędu i sensu i czuję, że to gra jest ta. Jest to gra dla graczy, którą grasz w godzinę, masz poczucie, że zrobiłeś mnóstwo wyborów, mnóstwo fajnych rzeczy i rywalizowałeś do końca o wygraną. Świetna pozycja, jakby jedno z dużych zaskoczeń moich jako gamera, że udało się komuś zrobić coś. Dzięki różnym czynnikom, ktoś się po prostu czuje świeże, odkrywcze, fajne. Bardzo się cieszę, że dodatek w drodze. Czekam na niego i jakby po prostu... I teraz tylko właśnie na święta będę prezentował to dzieciakom, bo jeszcze dzieciaki nie mają okazji zagrać, ale nie wątpię, że będzie mi się podobać. Taki symultaniczny, nie? To jest super. Zero downtime. To ja też upewnę, bo u mnie też znalazł się na drugim miejscu ten tytuł. Przy czym ja właśnie nie miałem tak. Jak pierwsze partie, nie ukrywam, troszkę się męczyliśmy, ale to może kwestia tego, że graliśmy w dwie osoby. Było dość późno i troszkę się tu męczyliśmy. Później rozegrałem kilka partii z rzędu w większym składzie. Miałem okazję tą grę prezentować na Portalconie. Wszyscy byli nią zachwyceni. Nie wiem, czy nie najdłuższe kolejki tak naprawdę do niej i ludzie chcieli zapisywać za 2, 3, 4 godziny, byleby tylko zagrać. I w końcu nas ta gra przekonała do siebie, ale właśnie w tym składzie 3-4-osobowym przede wszystkim to, że tak jak tu wspominaliście, robimy akcje, znaczy wybieramy kafelki wszyscy naraz, co powoduje, że nie ma tak naprawdę oczekiwania na swoją turę aż tak długo, jak czasem przy grach euro bywa. No i zasady, które też, no tak naprawdę tłumaczymy ile, 3 minuty, 5 minut, pokazujemy jak się układa, jak się wybiera i ewentualnie planszetkę gracza i to wszystko, także u mnie też miejsce 2. Tak, do Maćka trochę. U mnie niezbadana planeta. Lubię,
jest to jednak troszkę za lekki dla mnie tytuł, bo ja jednak wolę troszkę cięższą półkę, ale w kolekcji mam, ze względu na to, że to jest idealny tytuł do pokazania właśnie z nowym znajomym, którym chcę pokazać coś, jakieś nowoczesne gry planszowe, albo zagrać z rodziną. Więc w kolekcji jak najbardziej jest i jak najbardziej doceniam tę grę. A u mnie? To kolejny rok będzie ci pasował, bo tych lekkich gier tam dużo nie ma. Zostaję przy Circadiansach. I mówiąc o cięższych tytułach. Ład chaosu. Area control. Negatywna interakcja. Różne cele zależne od rasy do wygrania, tak? Każda rasa ma inny cel, który musi spełnić, żeby wygrać. Oprócz tego jest jeszcze jeden wspólny w zdobyciu reliktów. No, rewelacja. Po prostu tutaj połączenie Ruta, Saita i jeszcze jakiegoś jednego tytułu, który mi właśnie uciekł, ale zagrałem i od razu był efekt wow. Po prostu wow. Uwielbiam. No, uwielbiam. No, nie wiem, co mam więcej powiedzieć. No. No, I love this game. Ja potwierdzam, że Władz Chaosu to jest gra, która też była takim zaskoczeniem. To znaczy, tak jak się czasem niektórych, tak jak nie spodziewałem się Dead by Daylight 1199, tak jak nie spodziewałem się ciężkiego Area Control, nic o tym mam, jak to tak zwał. Amelie to też do końca nie jest, po prostu nietypowej gry, ale na pewno nie euro. Od wydawnictwa i od tego autora. Natomiast pokazał, że jakby właśnie potrafi tym swoim spojrzeniem wziąć już dużo nowego, dużo świeżości do gatunku. I to jest taki właśnie taka, dla mnie taka hybryda. Idealny, fajny miks dla ludzi, którzy mówią jednak czasem zagrać coś w euro, bo ta mechanika kalkulacji, kombinowania, co ja chcę zagrać, co chcę podrożyć, co chcę mieć taniej, co zyskam, kiedy ktoś inny. Jakby jest tam dużo takich mini smaczków przy planowaniu. Plus no po prostu faktycznie już walka, gdzie już mamy karty, mamy wybory, czyli w atak, w obronę, wszystko tu działa. I ja tylko czekam, że faktycznie taką partię jest w gronie osób, które już nie są pierwszy raz, tylko ograły tytuł i jakby wiedzą wszystko, co się dzieje, bo faktycznie asymetria jest tak duża, że no, jakby to zagrać jedno raz, pierwszy raz frakcją, to później zagrać później drugi raz, żeby w ogóle zagrać ją tak w pełnym sensie, z pełnym sensem i przekonaniem. Tak, dobry, mi się dobry. Jeszcze nie udało zagrać w pełnym składzie w tą grę, choć bardzo, bardzo czekam na taką rozgrywkę. No. Ja... 3-2. I dobrze. Został nam ten? I mamy finał. Numer 1. Miejsce pierwsze. No tutaj hegemon mógł być tylko jeden. Aczkolwiek nie powiem, że w tym roku... Zresztą jak co roku jest, to zrobienie top 5 było naprawdę trudne, bo taki Woodcraft swobodnie mógł się na nim mieścić, taki Ład Chaosu swobodnie też. Ale jednak hegemonii, czyli... Często. Zdarza się, że czytam jakieś grze, bo zapowiedź na Kickstarterze, GameFoundzie, gdziekolwiek, czy pierwsze zajawki. I one są zrobione tak, żeby cię zachwycić. Później grasz i mówisz... No dobrze, no prawie, nie? Tu tak nie było. Tu były te zajawki, i później była gra, i później było... Kurczę, no to jest... To jest to. I to gra zachwyciła już na etapie prototypu, bo graliśmy jeszcze na takich elementach niefinalnych, że to nie wyglądało całkiem nieźle. I przemawiała do wszystkich znajomych z mojego grona, co jest nie jest częste, bo mamy i amerytaszowców, i eurogamerów, ale dobrze wróżyło na przyszłość i szanse zagrania na kolejne za stole. Więc jakby świeży na polskim rynku, ja z tym tytułem już ogrywam od roku prawie, że bardzo, bardzo polecam. Jeszcze nie grałem z dodatkami, więc to przede mną, więc jakby mam co odkrywać tej grze. Natomiast, no kurczę, jeśli chodzi o, nawet to jest idealne połączenie gry i która jakby symuluje to, co się dzieje na zewnątrz i robi to w idealny, uproszczony sposób, czyli wszystkie mechanizmy upraszcza do mechanizmów gry, ale nadal one zachowują swoją kwintesencję, czyli po graniu taką partię dokładnie już wiesz, dlaczego ci źli kapitaliści, biznesmeni chcą pewnych rzeczy, dlaczego ci robotnicy też by chcieli innych, a klasa średnia ma wszystkich w pie, albo wręcz przeciwnie, rządzi wszystkimi, bo to ona decyduje, gdzie jest rzeczy uwagi, a państwo to jakby to, panie, to żeby przeżyć to do pierwszego, to jest ciężko. Więc jakby naprawdę, jedyny w swoim rodzaju tytuł, bardzo wierzę w to, że on zostanie takim evergreenem, bo jest tak nietypowy i tak dobry, że będzie sobie spokojnie dodrukowywany co roku i grany co roku, bo jakby, no cóż, no wybory też są, może nie co roku, ale co parę lat i ciągle się nie znudziły ludzie.
Nie ogrywałem, niestety nie udało mi się być na spotkaniu marketingowym, gdzie graliśmy w ten tytuł. A, to ale... było dobre spotkanie. Tak, wiem, no niestety bardzo. To było jedno z tych marketingowych spotkań, gdzie naprawdę, naprawdę chciałem być. To takie było, a dlaczego akurat teraz? Tak, więc u mnie ten tytuł czeka na półce w tym momencie wstydu. Ale tematyka w ogóle... Wow, tak? To jest coś, czego się nie spodziewałem, że może wyjść aż tak dobrze. Planszówka, tak? Polityka, klasy, wow. Uch. Ja byłem przy... Nie grałem, ale byłem przy partii u znajomych, jak grali. I tyle emocji, co ta gra wzbudza, bo każdy by coś chciał, ale mniej lub bardziej jest zależny od innego gracza. No, emocje świetne i też to jest tytuł, który chcę, żeby trafił na mój stół, ale kiedy? Tego jeszcze nie wiem. Dla mnie to, co jest jeszcze fajne w tytule właśnie, że on... Z jednej strony bardzo wspomaga grę przy stole, ale z drugiej strony to nie jest też tak jakby, nie mówimy to o klasycznej grze, nie wiem, licytacyjnej, gdzie te negocjacje są trwałe. One tam z góry mniej więcej wiesz, co chcesz zrobić, na czym ci zależy i czasem po prostu są te momenty takie styku, gdzie próbujesz przekonać jedną stronę do swojego ludzi, swojego argumentu, więc jakby to jest, te negocjacje są i one są w momentach bardzo wymagane. Natomiast to nie jest, ja nie jestem typem, który i wybiera gry negocjacyjne. Jakby zagram od czasu do czasu, ale to nie jest moje cup of tea. Natomiast tutaj właśnie to jest taki element, który jakby wzbogaca rozgrywkę, ale nie jest jej takim znacznym elementem. Dobrze. Co tam u was? Miejsce pierwsze. Trzeci cykl, ja nie mam. To już pewnie. Mogliście się spodziewać, bo już o tym mówiłem nie raz. Nie wiem, czy to przez sentyment, czy przez co ta gra mnie tak porwała, ale to był pierwszy tytuł, który ograłem tutaj na marketingowym graniu, jak przyszedłem do firmy. I było takie... Wow, po prostu grałem i mówię od razu, ja to chcę. I w tym momencie mam wersję Colossus, tak? I mówię, take my money. Czemu nie? Gra prosta w zasadach, bo mamy tutaj tylko 8 akcji do wyboru. Tylko aż. Ale są takie właśnie, tak, skomplikowane. Typu weź jedzenie, tutaj zbuduj budynek, tam weź pieniążki, ale strać punkty. Naprawdę mega proste, dzięki czemu nie ma downtime'u, tak? Bo każdy jedna akcja. I tutaj właśnie wchodzi fajny Eurasek z tego, ale też ma ten motyw Area Control, który jest moim ulubioną mechaniką, gdzie jednak czuć tą rywalizację na planszy. Naprawdę jak my graliśmy raz ze znajomymi, to wszyscy praktycznie poszli w planszę. I ta plansza była cała praktycznie zabudowana. Tak, to jest bardzo fajna mechanika, która nagradza to przyciąganie liny, tak? Bo tak jak ja przyciągania ogólnie nie lubię, bo z reguły to jest tak, że no kurczę, dwóch przyciąga, no to najczęściej się cieszę, jak grasz na przykład trzy osoby, tak? No bo one tam sobie walczą jeden teren, a ja sobie tam resztę haha. A tu jest to, że jeśli ty budując coś w danym terenie, sprawia, że masz większą na nim potencjalnie kontrolę, bo masz większy wpływ na niego, ale z drugiej strony ten teren staje się bardziej jakby bogaty, czyli więcej punktów przynosi. Czyli jakby mimo wszystko opłaca ci się nawet w tego inwestować, ponieważ jeśli wygrasz. No bo jeszcze drugi to jest to przesrane, ale to nie jest tak, że przeinwestujesz i jeśli wygrasz. Tak. Więc sprawia to, że te zmagania są super i faktycznie jeśli ty tu mówisz o takich kombosach i takiej płynności gry, tak, to jest jakby tu było to zaskoczenie z wielu znajomych, którzy grali w pełnym składzie do 6 graczy i 6 graczy 2 godziny i masz poczucie, że zagrałeś w solidną grę euro. Czy cywilizacyjną, o tym dyskusję, o tym są legendy, natomiast grę ewidentnie z figurkami, kartami, żetonami, zależy od której tam wersji, o starożytności, z dużą rozgrywalnością i takimi kombosami na kartach i symbolach, które można... I tak samo do 6 graczy, co u mnie też jest bardzo dużym atutem, bo jak chcemy grać w takie większe tytuły, typu właśnie Mozaik czy Ład Chaosu, to jest dużo chętnych. I jest będą na planetę. Tak, do 6. Ja się niestety nie wypowiem w temacie Mozaika, ale u mnie, jeśli ktokolwiek oglądał, rzadko bywam tutaj na nagraniach, ale jeśli ktokolwiek oglądał, to łatwo się domyśleć. Ja wiem. To, nie musiałem pytać, co będzie do tej jednej domiany. To musiał być Assassin. To jest gra, o którą tutaj też mocno walczyłem. I wspierałem przy samym wydawaniu. Czyli przeniesienie znanej, moim zdaniem znakomitej serii Assassin's Creed na planszę w setupie V-Sabotage. Czyli kooperacyjna gra, gdzie wcieramy się w bohaterów znanych właśnie z komputerowego Assassina i pomocników. Dużo misji,
dużo myślenia nad planszą i tak naprawdę testowania i trochę szukania ścieżki, czy chcemy wszystko zrobić po cichu, tak żeby nas nie znaleźli i czasem ewentualnie walczyli w obronie, czy po prostu miecz do ręki i heja, zdarzały się takie misje. Jest tutaj dużo odniesień, dużo takich easter eggów do świata Assassina. To jest gra, którą miałem okazję ogrywać jeszcze przed premierą na naszych polskich komponentach i naprawdę jest ekstra. Trochę szkoda, że bez figurek wszystkich, ale to wersja kickstarterowa też, tak powiem, jest w drodze. A tutaj, no... Kredyty są drogie, tak? No, ale tak, to jeśli ktoś lubi Assassina, to jest must have. Jeśli ktoś lubi gry kooperacyjne, to zdecydowanie powinien tą grę spróbować i po prostu przejść. Szczególnie, że tak jak w komputerowej, czyli możemy albo zrobić, po prostu wykonać misję i już, a możemy starać się to zrobić na tak zwanej synchronizacji 100%, czy jakieś dodatkowe rzeczy odkrywać. Jest kilka fajnych twistów, także no, to zdecydowanie moja jedyneczka. Tak, ja tylko leciutko posmakowałem ten tytuł, bo to jest gra scenariuszowa, więc tutaj można powiedzieć, że przeszedłem tutorial, samouczek i mówię, wow, gra jest naprawdę fajna. Z miłą chęcią bym kontynuował, tyle że to właśnie jest gra scenariuszowa, a ja w kolejce mam jeszcze kilka innych niestety. Więc kiedyś na pewno przyjdzie czas na Assassina, ale jeszcze nie teraz. Ciekawostek dla części z was na pewno wiadomo, ale jednym z autorów jest autor Time Stories. Także to też nie tak, że zupełnie nowe osoby czy autor, który robi tylko Sabotaż, tylko jeszcze tam się udzielał właśnie. Jest, nie pamiętam teraz nazwiska szczerze mówiąc, ale jeden z autorów Time Stories. No jest to jedyny tytuł, z którego faktycznie nie zagrałem. Natomiast jest to, co mnie właśnie nie wiem, że zaskoczyło, ale coś fajnego, jak czytam recenzje ludzi. Po pierwsze, było już bardzo dużo recenzji, którzy mówili, że przeszli już całość i co więcej. Ja mówię, wow. Gra miała premierę, to był listopad? Październik, po 12 scenariuszach, nie? Kurczę, podziwiam, bo jak ja przychodziłem na razie moją jedną z niewielu gier z takich scenariuszowych Sorcery, to by nam zajęło 2 lata. A tam jest 7, nie? Ale... Natomiast i większość właśnie powtarza, że kurczę, no to jest właśnie Assassin na planszy, nie? Że jeśli ktoś chciałby taką grę i nadal ten element skradankowy, on się zaczął pojawiać, ale ciągle nie jest jakby tak bardzo popularny w grach, a tutaj został zrobiony i zrobiony dobrze i działa, więc niewątpliwie jest to tytuł, który no dla mnie jest szansa, że dzieciakami jak jeszcze troszeczkę będzie tu starsze, to wyląduje na stole, bo z nimi mam szansę zagrać sobie regularnie i serdecznie zagrać scenariuszy, więc zacieram rączki i czekam. Natomiast mnie bardzo cieszy, że właśnie to jest tytuł taki nawet nie lamorhej, to jest po prostu tytuł, który jak lubisz, to po prostu kochasz tym. No my bywało tak, że rozmawialiśmy na całą sobotę i od rana do wieczora scenariusz za scenariuszem, tam po 4-5 scenariuszy nawet się czasem udawało z tych początkowych, bo one są wiadomo ciutek krótsze, to się udawało te 4-5 zagrać, więc to nie tak, że rozżyliśmy i za chwilę się znudziło czy cokolwiek, tylko dobra, to jeszcze, to tylko jedną jeszcze. I co, i przez cały dzień mieliście muzykę z Assassina w tle? Przez cały dzień mieliśmy wiele różnych dźwięków w tle. Muzykę tak, ale... No, dobrze, w dużym skrócie tak. Muzyka też tam się znalazła. Więc tak wygląda nasze top 5. Każdego z osobna. I powiedz mi, Grzegorzu, czy z tymi tytułami coś teraz się będzie działo u nas na sklepie, czy coś tam? Jeśli chodzi o to, co w sklepie, no to za chwilę pojawi się ekran podsumowujący i coś dla was specjalnego, to co wymyśliliśmy. Więc jeśli ktoś z was nie ma tych tytułów, i jeszcze raz, to co jest mega, nie było to w żaden sposób planowane, ustawiane, ale to, że mieliśmy trzy top 5 i tych powtórzeń za dużo nie było. Jedna niezbadana. Więc co pokazuje, jak fajny mieliśmy rok za nami, jeśli chodzi o tytuły. Każdy coś dla siebie znajdzie, tak? W portfolio. Tak. I jak każdy z tych tytułów grałem z przyjemnością, które chcę, że czekam. Tak? Kurczę, więc jakby z punktu widzenia pracy w wydawnictwie, to jest jakby bardzo, bardzo fajne uczucie, że masz, wydajesz po prostu dobre tytuły, które ludzie cieszą.
A mam nadzieję, że takie gry też są w waszych topkach tego roku. Nie tylko z Portal. Przekonamy się niebawem. Dobrze. Dziękujemy wam bardzo. Mamy nadzieję, że się podobało. I widzimy się niebawem zapewne. Dzięki. Dzięki. Hej. Pozdrawiam. Ho, ho, ho! Mikołaj ma dla was szczególny prezent. Siu! Oto kolejny materiał na kanale Portal Games. Klikajcie, oglądajcie i do usłyszenia, wesołych świąt!